Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem o tym, jak przedłużyć paznokcie takie właśnie po łamańce na hybrydzie, czyli na lakierze, który się nazywa Hardy. Przechodzimy do rzeczy. W pierwszej kolejności przygotowuję sobie oczywiście najpierw te paznokcie, które jak widzicie w większości no niestety mam połamane, więc najpierw przemywam je cleanerem. Nie pokazuję Wam tutaj cleanera, ponieważ może być to jakikolwiek cleaner, który po prostu posiadacie, niekoniecznie z semilaka, więc wszystko dokładnie przemywam i takie odtłuszczone paznokietki przygotowane nakładam na nie primer z semilaka, akurat ja używam semilaka, może to być również jakikolwiek, i skrupulatnie na każdy paznokieć, nie tylko na ten, który ma być przedłużony, na każdy nakładam sobie właśnie ten primer bezkwasowy. Następnie przechodzę do szablonów. Tutaj mam szablony, które zamówiłam na Allegro i taki szablon jeden sobie odrywam, następnie rozbrajam go, czyli odklejam. Potem biorę te kółeczko, przyklejam je i powiem Wam, że teraz już wiem, że te kółeczko trzeba przyklejać w drugą stronę, aby było łatwiej. I dzięki temu później będzie po prostu sztywniejsza ta forma. Odrywamy to i tutaj sobie tak delikatnie formujemy, tak żeby ona się bardziej zaginała do środka, tak aby łatwiej się dopasowywała do paznokcia. I dopasowujemy bardzo, ale to bardzo dokładnie do paznokcia, tak aby nigdzie ten żel poza formę nam nie wypływał, abyśmy nie miały upaćkanego całego palca, tylko konkretnie przedłużony paznokieć. Ja bardzo dość długo to robię, żeby sobie tutaj porządnie dopasować to. No i tak się troszeczkę z tym bawię, tak aby tutaj mieć pewność, że nic mi się nie odkleja, że wszystko jest w porządku, i przechodzę do bazy. Baza z semilaka witaminowa. Bardzo ją lubię. I również nakładam na każdy paznokieć, nie tylko na ten, który jest przedłużany. Oczywiście nakładacie tylko na płytkę, nie nakładacie na formę tej bazy. No i oczywiście następnie paznokcie lądują w lampce. Ja daję standardowo na 60 sekund. No i oczywiście teraz główny bohater, czyli lakier Hardy z semilaka, i budujemy sobie przedłużenie, czyli zaczynamy od zbudowania właśnie końcówki. Ja tak zawsze robię, tu jeszcze się upewniam, czy wszystko jest ok, i sobie buduję pomalutku taką długość, jaką mają te paznokcie, które nie są połamane. I sobie stopniowo bawię się właśnie w zbudowanie też od razu podobnego kształtu, żeby później mieć mniej roboty z opiłowywaniem tego paznokcia do pożądanego kształtu. Szczególnie zawsze zwracam uwagę na to, aby właśnie te boki były tak skrupulatnie zrobione, tak porządnie, ze względu na to, żeby po prostu później po bokach nic tam nie pękało, nic tam nie odchodziło. I później, kiedy już sobie właśnie wybuduję tą końcówkę, to dopiero wtedy przeciągam od nasady płytki paznokcia ten właśnie lakier i wkładam do lampki. No i potem jeszcze raz ta sama zabawa, tak aby ta długość, która jest przedłużona, była dość taka stabilna, że tak się wyrażę. Więc jeszcze jedna warstwa i potem znowu paznokcie lądują w lampce. I później odrywamy szablon, robimy to dość ostrożnie, tak aby po pierwsze nie połamać tych paznokci, które mamy całe, a po drugie, aby tutaj sobie pomalutku to oderwać, tak żeby sobie też nie zrobić krzywdy. No jak widzicie, ten kształt jest od razu taki dość zbliżony do tych wszystkich pozostałych, tyle że jest po prostu przeźroczysty, ale to jeszcze nie koniec pracy, ponieważ trzeba ten lakier oczywiście jeszcze przejechać sobie już po wyciągnięciu właśnie tej formy, tak aby jeszcze bardziej wzmocnić całą tą płytkę. I kiedy sobie już to wzmocnimy, to oczywiście jeszcze raz lądujemy w lampce z naszą ręką i wysuszamy tą ostatnią warstwę harda. Ja tutaj jeszcze przy okazji robię wszystkie inne paznokcie zawsze, aby je wzmocnić, ale to już w przyspieszonym tempie. No i tak to wygląda i teraz przemywamy sobie wszystkie te paznokcie.
Ja to oczywiście robię wypacikami bezpyłowymi, bo tak jest najlepiej. No i następnie przechodzę do nadania kształtu temu paznokciowi, który przedłużałam. Oczywiście jest już on całkowicie właśnie wytarty z tej klejącej warstwy, więc spokojnie można tutaj się już pilnikiem bawić. Ja również od góry go poprawiam, ponieważ niestety albo istety, jak robimy coś hardem, no to to nie jest taka gładka całkiem powierzchnia. Troszeczkę mogą się takie bulwy zrobić, ale to możemy zawsze właśnie poprawić pilnikiem. I później, kiedy to opiłuję, to znowu ostatnią warstwę, już taką całkiem gładką, utrwalam właśnie hardem i daję do lampy. I tak tutaj wygląda ostateczny efekt przed. Jak możecie widzieć, takie połamańce, króciutkie paznokietki i po, czyli już to, co właśnie przed chwileczką widziałyście. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik był przydatny.